Dzień dobry. Dzisiaj wtorek 23 marca. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Pierwszy z księgi Jozuego z pierwszego rozdziału. Czy nie przykazałem ci bądź mocny i mężny? oraz z drugiego listu do Tymoteusza. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Drodzy, dzisiejsze teksty biblijne są z gatunku tych, które mogą dać nam taki niesamowity zastrzyk energetyczny, taki power, e, impuls do działania, do życia i ogólnie do mierzenia się zarówno z tymi znanymi, jak i jeszcze niespodziewanymi wyzwaniami, które niesie ze sobą życie. Słowa z księgi Jozuego ze Starego Testamentu, które przeczytałem, zostały wypowiedziane tuż przed tym, jak naród izraelski wkroczył pod wodzą Jozułego do ziemi obiecanej. A więc innymi słowy, kiedy rozpoczynał nowy rozdział swojej historii. Stojąc na brzegu rzeki Jordan, Jozue, wódz z pewnością miał w głowie wiele różnych myśli, wątpliwości, które na pewno napełniały jego serce strachem, Słabością czy niepewnością. Myślę, że te uczucia zna doskonale każdy, kto w swoim życiu stał albo stoi przed różnego rodzaju decyzjami o zmianach. Czujemy lęk, strach, niepewność przed nieznanym, przed opuszczeniem tego, co dobrze znamy, w czym czujemy się bezpiecznie i komfortowo. Ale w tej historii Jozułego Pan Bóg doskonale wiedział, co się dzieje w głowie tego bohatera. Dlatego skierował do niego słowa, które Jozułem musiał usłyszeć. Czy nie przykazałem ci w Wierszu 9, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I drodzy, to zapewnienie wystarczyło Jozłemu, by zrobić pierwszy krok, a potem kolejne i kolejne, wchodząc w nowy rozdział historii ludu Bożego. Rozdział, który wcale nie był taki łatwy, o czym czytamy w kolejnych księgach Biblii, ale rozdział, który przyniósł błogosławieństwo w postaci nowego domu ziemi obiecanej. I wierzę, że dzisiaj, kiedy czytamy te słowa, Bóg mówi to samo do nas. Jeśli czujemy, że w naszym życiu coś powinno się zmienić, i jeśli zastanawiamy się nad zmianami, stoimy przed nimi, to odważmy się zrobić ten najtrudniejszy pierwszy krok: przekroczmy nasz własny Jordan i żyjmy z pewnością, że cokolwiek by się nie działo, to. Bóg, nasz Ojciec, jest zawsze z nami. Nasz tata daje nam siłę, zawsze daje nam siłę, by stawić czoło wszystkim, nawet tym niespodziewanym, nieznanym jeszcze przeciwnościom. Nie bójmy się działać, nie bójmy się podejmować w naszym życiu nowych wyzwań, zmian, ponieważ jak pisze Apostoł Paweł do młodego Tymoteusza, Bóg nie dał nam ducha bojaźni lecz ducha miłości, i mocy, i powściągliwości. Dlatego tak wyposażeni, otoczeni Bożą miłością, która daje nam pewność, że nigdy nie zostaniemy sami, oraz wyposażeni w Bożą moc, będziemy mogli żyć, działać, służyć, a także dawać dobre świadectwo o Bogu całym sobą, całą swoją postawą. Świadectwo o Bogu, który kocha, który wzmacnia, i który prowadzi nas w przyszłość. I tego właśnie nam życzę, żebyśmy tak wyposażeni mogli mierzyć się z każdym nowym dniem, z każdym nowym wyzwaniem, które przyjdzie w naszym życiu. Amen. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.